Witam serdecznie na szkoleniu dotyczącym aktualnych przepisów w zakresie wycinki drzew. Ja nazywam się Adrian Rzozowski, aktualnie pracuję w Urzędzie Miasta Ciechanów. Jestem na stanowisku podinspektora, od marca już stanowisko inspektora. Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania, inżynierem środowiska. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie monitoringu środowiska i mediacji konfliktów ekologicznych. Zawodowo zajmuję się właśnie wydawaniem decyzji w zakresie wycinki drzew, również zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. Także obsługuję administracyjne kary pieniężne, edukacja ekologiczna, zamówienia publiczne w zakresie zieleni i bieżące utrzymanie terenów zieleni również. Na samym początku powiedzmy sobie, o czym dzisiaj będziemy mówić. Na samym początku wspomnimy o procedurze usuwania drzew z terenów o nieuregulowanym stanie prawnym. Jaka powinna być procedura w przypadku, kiedy nie możemy ustalić właściciela. Następnie przejdziemy do procedury usuwania i wydawania zezwoleń na usuwanie drzew z terenów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Następnie usuwanie drzew rosnących w pasie drogowym. Później będziemy mówić o wycinkach drzew na gruntach rolnych, czyli że rolnika możemy traktować w sposób trojaki, jako przedsiębiorcę, jako stricte rolnika, bądź jako osobę fizyczną. Następnie przejdziemy do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na terenie ochroną konserwatora zabytków. Później opowiemy sobie, jak przeliczać opłaty, kto ponosi opłaty i wszelkie sprawy dotyczące opłat. Następnie przejdziemy do administracyjnych kar pieniężnych. Tutaj będziemy mówić, komu wymierzamy karę, jak liczymy wysokość tej kary, jak prowadzi się postępowanie, kiedy wzywamy na przesłuchanie świadków, kiedy strony i wiele, wiele ciekawych rzeczy. Następnie wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, czyli to, z czym Państwo na co dzień zapewne mają jak najwięcej styczności. Nasadzenia kompensacyjne, czyli kiedy dajemy nasadzenia, jakie to mają być nasadzenia, jakie są warunki. Później przejdziemy do rozpoznawania gatunków drzew w okresie bezlistnym. Czyli z taką porę, jaką mamy obecnie, to stanowi niezwykły problem, zwłaszcza dla początkujących osób, aby poprawnie określić, jaki to jest gatunek drzewa. Następnie porozmawiamy na temat usuwania drzew rosnących na terenach objętych ochroną. Teraz przejdźmy do pytań, z jakimi Państwo do nas właśnie dotarli. Nieruchomość ma 8 współwłaścicieli, jeden zmarł. W jaki sposób załatwić tę sprawę o nieuregulowanym stanie prawnym? Szanowni Państwo, w przypadku, kiedy jeden ze współwłaścicieli, tak jak w tym przypadku, zmarł, wówczas mówimy o tym, że jest to nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Z tego względu możemy wydać takie zezwolenie posiadaczowi. Tylko osoby, które chcą być potraktowane jako posiadacze nieruchomości, muszą to wykazać. Czyli załóżmy, 7 pozostałych współwłaścicieli złoży Państwu wniosek o wydanie zezwolenia i dodatkowo opisze takie oświadczenie, że są posiadaczami, ponieważ oni opłacają podatki za tą nieruchomość, ponieważ oni zarządzają tą nieruchomością w taki sposób praktyczny, wówczas możemy procedować i wydać zezwolenie. Tylko należy, Szanowni Państwo, pamiętać, że w tym przypadku, pomimo tego, że będą to osoby fizyczne i cel nie będzie związany z działalnością gospodarczą, to musimy pamiętać, że nie możemy skorzystać z instytucji zgłoszenia, tylko musi być to wniosek i wydana decyzja, ponieważ nie wydajemy decyzji właścicielowi, tylko posiadaczowi nieruchomości. Dobrze, przejdźmy dalej do naszej prezentacji. Tak jak wspomniałem na samym początku, będziemy teraz rozmawiać o procedurze usuwania drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Na samym początku wyjaśnijmy sobie, co to jest nieuregulowany stan prawny. Szanowni Państwo, jest to taka nieruchomość, dla której nie mamy księgi wieczystej, zbioru dokumentów, ani innych dokumentów, które pozwoliłyby nam ustalić, że danej osobie przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości. I teraz w naszej prezentacji na samej górze będą się wyświetlały pytania, które tutaj pracownicy PZC Poland solidnie
zbierali od właśnie pracowników urzędu, od osób, które zajmują się wycinką drzew, bądź mają z nimi styczność, czy też również spółdzielnie, wspólnoty. Dlatego te pytania są pytaniami takimi praktycznymi i ja będę udzielał na nie odpowiedzi. Kto może wyciąć drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Szanowni Państwo, jeżeli mamy nieuregulowany stan prawny, no to z takiej nieruchomości drzewa może usunąć posiadacz nieruchomości. O tym mówi artykuł 83 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody. Posiadacz nieruchomości może wystąpić z wnioskiem, bo daje mu takie prawo właśnie ta ustawa i nie jest wymagana zgoda właściciela, no bo de facto tego właściciela w tym przypadku nie mamy. Natomiast to nie jest tak, że obojętnie kto złoży wniosek i powie, ja jestem posiadaczem i proszę wydać mi zezwolenie na usunięcie tego drzewa z tej nieruchomości. Ta osoba też musi się wykazać jakimiś dokumentami bądź jakimiś informacjami, które pozwolą Państwu ustalić, że ona faktycznie jest posiadaczem. Na przykład w mojej praktyce ja proszę o taką informację, że dana osoba opłaca podatki za taką nieruchomość. No bo jeżeli ktoś płaci podatek za daną nieruchomość, no to można już uznać, że jest ona posiadaczem, ponieważ no stara się tą nieruchomość utrzymać w swoim posiadaniu, między innymi poprzez to, że płaci podatki.